Siema, jest przed piątą, a my jesteśmy na Florydzie. Tylko pogoda nam się trochę zesrała i jak widać robi się biało. Tak. Jest z nami trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na tresie. I jedziemy teraz do Modlin County, skoro jesteśmy na Florydzie. Dobra, jedziemy, bo pada. Nara. Artur, mięśnie. Łukasz, prawo jazdy and Taurus. Łysy, mózg. Opowiedz nam o swoim problemie. Nam możesz mówić jak do mamy. O tym, że ci się zaciska. Nie chcę puścić. Ale już puściłem. A powiedz, jak się zwracała do ciebie pani na stacji benzynowej? Mała parówka, powiedz, jak się zwracała do ciebie pani na stacji benzynowej. Samochód, zaworek pieniędzy i wycieraczki z biedry, które pierdzą po prostu. One pewnie są tak samo fabryczne, jak były fabryczne świece. A że to jest auto tak popularne, że ciężko do niego dostać wycieraczki, to muszę jeszcze cierpieć. Ford, taka marka nie występuje w naturze. No nie. Poza tym my Fordów nie robią. Nie, nie robią. Skręć w lewo. Pojazd dzisiaj 50 skończył, widzę. Ja 50 trafię do śniadania, bo inaczej mam z trawieniem problemy. Słuchaj, to tak samo jak ja przed dłuższą trasą, nie? Bo na trzeźwo jeździć po tej kurde Polsce to jest ciężko. Ja wiem, ty się boisz prowadzić no, to tak, po prostu tego, ale nie jeździsz po alkoholu, tam maksymalnie 3 piwka, nie? Nie, po alkoholu nie jeżdżę, bo go zbieram zawsze, bo bez sensu. Bo wiesz, jak leży sobie, to wysiadasz, bierzesz i masz, można wypić, ale jechać po alkoholu to nie. Nie, ja to też tak zawsze. Nie, że pijany, tylko tak jak to przed drogą, nie? Tak. Taka połóweczka na odważę. No max litr, słuchaj, żeby sikać się nie chciało, nie? Jak się jedzie gdzieś. Ja się boję prędkości, więc jak gdzieś dalej mam jechać jeszcze autostradą, no to muszę tam. Setunia tak dla zdrowotności. Na trawienie. Jest Payson? Tak jest. A ty pijesz przed drogą, przyznaj się? Nie, ja prawie w ogóle nie piję, bo wiesz, jak jestem na cyklu. To od kranu nie odchodzisz. Bo mi odwala wtedy. Uwagę! No widzisz, to jest parking, nie? I co, i my tu się mamy na tym parkingu zatrzymać? Tam gdzie są takie namioty, wiesz, bo będzie namiot z napisem Ford US. Skręć w lewo. I tam właśnie mamy podjechać, wiesz? Ale to będzie Ford US, czy Ford US Team LPG Rail? Madafaka i tak dalej, tak. Chyba to jest tam po prawej stronie, wydaje mi się, wiesz, parking. Nie wiem, no, parking w prawo, moim zdaniem, bo tak było napisane. Nie umiem czytać. Widzieliście? B-grupowe Audi? Nie, bo mam szybę zaparowaną. B-grupowe Audi koło ciebie bo stało. Bo za dużo pijesz. Muszę sobie odparować. To gdzie? No nie wiem, no to pojeździmy se w kółko jak takie oszołomy po rondzie, co? Tam chyba jednak. Tam, Archie, stoi tam w tu jest zakaz wjazdu. Zjedź z rondu. Dobra, zapytamy. Następnie do miejsca docelowego. Serio, chcesz ich pytać? No to, a jeżeli są z obsługi, to raczej tak. Ten stop to jest po prostu, kurde, kwintesy. Jakie on ma nakładki na progi? No przecież mówię. Na nadkola, ty. Jeszcze snorkela brakuje. Bez kitu, ciekawe gdzie jeździ, nie? Wtedy. No dobrze, to zaczniemy od parku maszynowego. Tak, reprezentacja MKM-u. Ale to my nie jesteśmy maszynami, także wiesz, to może kręć faktycznie park maszynowy. To kojarzysz maszynę z 8 mm? Nie kojarzysz? Wszystko przed tobą. Młody człowiek nie zna klasyki. Tutaj pokazywał na kanale Apkaru. Hopka w stronę lasu, nie? Tak. Zaczyna strzelać już w ten, jak na fajerwerk, jak na Sylwestra, nie? Ostatni to? Kto jest? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
najgorsze jest to, że film nie pokaże tego zapachu po prostu, który tutaj jest. Po tych kilku przejazdach, no to jest po prostu coś niesamowitego. Magia, co? No i mam WRC jeszcze. Trzęsła się od dźwięku bokserów, nie? Patrz, dźwięk był straszny, a nic się nie stało. Gdzieś można driftować przednio napędówką. Na bosalu jeszcze. A tam bankowo są te litry z garbusa już i to jest, wiesz, 0,8 litra, 60 koni pewnie. Na bank chojnarski albo kałuża ma taki palce. Znaczy on w ogóle nie ma wolnych obrotów tak naprawdę, widzisz, że jak on się gubi na wolnych, nie? Tak. Jestem zachwycony. Groźnie brzmi, nie? W ogóle... O, Ale skrzynia głowa, kolotki, słyszysz? Jest oklejona jak Marianowa, nie? Idealnie tak samo, nawet ma autosukces. No widzieliśmy, jak szedł Marek Suder. Pięknie. A widziałeś, jakie ma numery? Nie, nie zwróciłem uwagi. Bubel. No. Świetnie, to jest piękny hołd dla Mariana, naprawdę. Tym
bardziej, że Suder naprawdę potrafi tym samochodem pojeździć. Barwy też, nie? Trzy piątki. Coś niesamowitego. 9-7, bo okres Wisławski, nie? Sos w Europie. No wam powiem, że klew się wyrywa, buduje, naprawdę. Jak ten bokser gada. Coś niesamowitego. Słychać jakiś wsysa powietrze po prostu, nie? Samochód w ogóle wygląda jakby z tego świata, nie? Tak. No to 80 lata te samochody B-grupowe to się to były bestie. Ten zapach naprawdę, tu pachnie tą mieszanką mega bogatą, nic nie dał powiedzieć. Nie łapię totalne zawieszenie. Nie strzeliłem się w hopę niestety. Napęd na śniegu to jest słaby temat, nie? Żeby wyjechać. Karolina do mnie pisała, mówiła, że mam wam przekazać, że mamy się wszyscy bawić dobrze, a ja mam uważać na naszych synusiów. Zwróćmy uwagę, jak on będzie bokiem na tą górkę, czy nie pójdzie bokiem. No to po grubości teraz. Też nie wiem, co tak było. Choroby nie widzę. Ja pierdykam. O, chyba było w bandę, co? To już hopy nie przeleci. A, dlatego, że angol. Mógł być
naprawdę wejście smoga, nie? Gdyby nie ten, przy tą chowę by przeleciał naprawdę. Pójdzie bokiem. Bo dobrze widzę. Zaczek pięknie zawrót, widziałeś jak nawrót zrobił piękny? Warto było przyjechać mimo tego, że będę miał odmrożone palce, bo już ich nie czuję, tak ręka mi drży, co niestety będzie widać na filmie. Ja też nie mam stabilizacji, ale trudno. Piękne nawet. Zaskakująco cichy jest ten samochód. Ale im wyższa klasa mocowa, tym szybciej chłopaki bardziej widowiskowo jeżdżą, nie? Bardzo śmiało, nie? Klasa historyczna będzie wracała. Na bombach stoją, ciekawe po co. Na głośny wydech.
to chyba coś się mu wydarzyło. O, chyba się właśnie skończył. Lancer. Napęd. Albo napęd, albo dolo, albo był huk straszny. Chyba, bo taki huk był charakterystyczny. Huk jest. Nie jest przypadek, że jak jadą lancery, to jadą same lancery. Coś chyba nie tak się stało. No. Ta nauka jazdy, nie? Najgłośniejsza Elka chyba ma na Mazowszu. Ten głośnik wydechą coś dziwnie gra. To na dachu to mu się ten znak L położył po prostu, nie? Ale musi być mega ostry wałek, nie? Tak. Kurde, kliówki to będzie... A. O, prawie dobrze. Ale zdążył, nie? Bo przed fotokomórkę przejechał. Tak. Takie proporcje zajebiste, nie wiem, podoba mi się naprawdę mega. Tak. No do jazdówki to jest w ogóle mega ogień. Ciekawe co by było, jakbyśmy powiedzieli tak. Prawdopodobnie by nas wpuścił. Tak, to jest tu. Światła se włączy. Skręć w prawo. A skąd jesteście? O! Chyba jeszcze dalej. Ten tak. Wiecie co? Ale jakbyśmy poszli tam z powrotem, no, byśmy widzieli i tamte zakręty. To nie zało, ale już nie czynne, bo ostatni weekend zamykali. O, jedzie Mercedes. To zachowawczo. Bo tam jest jakiś dół, czy nie tak. Jakiś przychodzi też. Yeah.
Subaru. Całkiem spoko było. No. Chcesz chusteczki? Już nie trzeba. On tam mają nawrót 180 też, nie? No. Ale że z boksera, nie? Tak można ten wykręcić. Zatrzymał się. Szeroko, szeroko. Nie,
spoko. Wcześniej wróciła na drogę. Skręć w prawo. Bierze na prawo. Następnie